A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Anthology of Fear. Wspomnienia, sny, Elis, ciąg dalszy, znowu winda, czyli podobne motywy. Zobaczymy, gdzie ona jest? Cały czas miałam ją na oku. Musi gdzieś tu być. Dobra, jak wygląda sytuacja? Czy mam latarkę? Nie mam latarki. Chodźmy tym korytarzem. Troszeczkę jak za mgłą było widać końcówkę tego korytarza, ale już jest zdecydowanie lepiej. Dobra. Jest znajomy królik. Jest znajomy adapter? Aha, dobra, to niech to sobie tak będzie. Można dodać więcej światła. Kochanie, zostawiłaś tu swojego króliczka. Mamo? Króliczek nic nie widzi. Zgubił swoje oczka. Możesz ich poszukać? Chcę mu pokazać mój nowy rysunek. Dobra. Rozejrzyjmy się tutaj. Będziemy szukać oczek dla królika. Zamknięte. Podniesiono łyżkę. No dobra, nie mówcie, że łyżką będę komuś oczy wydłubywał. Taki horror był kiedyś. Były takie motywy. Aha. Dobra. Uwaga. Wygląda na to, że ktoś już zabrał jego oczy. Nie martw się, znajdziemy inne. No dobra, kto to w ogóle jest? Znajome rysunki. Aha, dobra, tu jest ktoś jeszcze. No to chyba będziemy mieli oczy. Podniesiono ludzkie oczy. I obiekt kolekcjonerski. Kochanie, piękne rysunki, ale proszę użyj płótna następnym razem. No i oczywiście mrugają do mnie. Ej, no przydałaby się latarka. Dobra, mamy oczy, tak, więc wróćmy do królika. Zobaczymy, jak to się tutaj rozwinie. Pan królik z pewnością chciałby nowe oczka. Nie podoba mi się, jak on się na mnie patrzy. I jak za mną podąża wzrokiem. I co? Mamo, on nie ma zębów. Bez nich nie zje marchewki. No dobra. O, druga szuflada się otworzyła. Tak jest. Obcęgi, dobra. To może teraz z tego gościa tego weźmiemy zęby. Tak, coś tu trzeba klikać. No wam powiem, że ten odcinek zaczyna się makabrycznie, że tak powiem. No, zaraz królik będzie kompletny, jak tak dalej pójdzie. Pan królik z pewnością chciałby nowe ząbki. Dziękuję, mamo. Pan królik też dziękuję. Mówi, że znajdzie cię później, żeby ci jeszcze raz podziękować. A chyba wolałby mnie. No i był taki dźwięk, jakby... O, właśnie, jakby ktoś szarpał za klamkę. Dobra, zobacz... Co to jest? Co to jest? To królik się chował pod jakąś szmatą? Kochanie, zostawiłaś tu swojego króliczka. A on ma te ząbki cały czas i oczka? Słabo to widać. Ej, on chyba nie ma teraz znowu. Dobra, jeszcze nie czas na to. Drzwi zamknięte. O, coś się stało. Jakoś tak ciemno się przez chwilę zdobiło. Pewnie kamera znowu uciekła. W niespodziewanych okolicznościach przyrody. O. Podniesiono połowę posążka królika.
znajome książki. Znowu to The Red Sky, jakieś tego typu rzeczy. Dobra, mam połowę królika. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Ona szuka niby tej swojej córki, tak? O, może tu coś? Ciemno, latarki nie ma. To było okropne. Ale co? Ale leje, nie wyjdziemy z domu. Nie możesz tego uzasadnić. Chodź tu, twój program się zaczyna. No? Jesteś tchórzem. Podniesiono połowę posążkę królika, coś tu jest. Dobra, jeszcze raz. Jesteś tchórzem. Co tam jest napisane? Dishes? Co to jest? Kurde. O, tu coś jest. Starość. Pętla. Oho, tutaj w ogóle są... Dobra, będzie jakaś zagadka. Jest więcej telewizorków. Stołek. Pistolet. Stołek, pistolet. Starość. Pętla była. Jakby jakieś takie motywy związane ze śmiercią, nie? Między innymi jakimiś samobójczymi. Pętla. Drugs to jakieś takie narkotyki, coś takiego, nie? Tak jest. Nóż. No dobra, jeżeli chodzi o tego jej Jasona, no to się kojarzy z tym wisielcem, nie? Więc w takim razie chyba stołek i jeszcze była ta pętla tutaj gdzieś. To była ta starość, pętla. Użyłeś posążka królika, coś się stało? Ciemno się bardzo zrobiło. Podniesiono latarkę. Dobra, mamy to. Serio? Mam zejść na dół tam było? Gdzie ona jest? Cały czas miałam ją na oku. Musi gdzieś tu być. Dobra, ona szuka tej swojej córki. Jest sugestia, żeby chyba na dół iść. Ja się tu jeszcze troszeczkę rozejrzę. No tak, znajome książki na pewno. Mogę wziąć królika z powrotem? Nie mogę. Aha, tutaj wyjście z tego pokoju. Tędy przyszedłem. Bardzo ciemno, ale coś nam tu rozjaśnia drogę. O, i może wskazuje nawet drogę. Zobaczmy. O, nie, chyba nie. Tędy przyszedłem, nie? Zaraz, nie wiem, tu? Tutaj jeszcze mnie nie było. Aha, tu jest ślepy zaułek. No to w takim razie chyba jednak trzeba się wrócić. Tak, tu się zaświeciło. Tak jakby coś wskazywało mi drogę. Dobra, królika nie ma, on się gdzieś teleportuje. Niewiele tu będzie widać na YouTubie, chyba że sobie puścicie w najwyższej rozdzielczości. Nie mogę już tego światła zapalić. Tutaj braliśmy te narzędzia do oczu, wyjmowania i zębów, że tak powiem. O. Co to jest? Nie wiem. Dobra, to wszystko pozamykane. Tu są te rysunki. Dobra, nie wiem za bardzo, co tu robić. No jest ten dźwięk taki, ten od tego, od to. Chyba nie. Tutaj wcześniej coś było. Tak jakby to przemawiało do mnie. Ale gdzieś to się przeniosło. Dobra, wrócę się po prostu. O, tak, tu się coś świeci, tędy mam iść. Czyli mam wrócić do punktu wyjścia. A, i nie ma windy już, za to jest... możliwość chyba przywrócenia zasilania. Zobaczmy. Dobra, wracamy. Okej, gdzieś tutaj była mała.
Jest nasz znajomy królik. Oho. Ja te latarki... Aha, dobra, latarki nie mam znowu. Niby przywróciłem zasilanie, ale to tak średnio to wygląda. O, a nie, tu są te posążki królika. Teraz tu mogę iść. Oho, i znowu jest to tajemnicze takie czarne oko, które ze mną rozmawiało ostatnio. Pewnie teraz będzie coś podobnego, ale sobie jeszcze tutaj posprawdzam. Nie mogę się doczekać kolejnego arcydzieła od ciebie. What the fuck? No zaraz się rozgrzejesz. Wezmę nam jakiś kocyk. Więc powiedz mi, Elis. Czy panu królikowi spodobały się twoje prezenty? Dlaczego ciągle udajesz, że już ci na mnie nie zależy? Okłamujesz sama siebie. Ciągle masz problemy z pamięcią? O, Alice. Dlaczego myślisz, że chciałbym coś, co już do mnie należy? Udowodnij, że wciąż ci zależy. Daj mi coś prawdziwego. What the fuck? Podniesione obcęgi. Show me. Bow you. Co tu jest napisane? Bow you. Bow to jest jako, że ukłon jakiś? Daj mi coś prawdziwego. Okej. Okay. Wziąłem obcęgi, wyrywam sobie zęby. Przed lustrem. Co prawda kąt się nie zgadza, ale kogo by to obchodziło? Podniesiono ludzkie zęby. I mamy jakiś przełom. Wyłom w szczęce, przełom w gierce. Emily boi się burzy. Muszę odwrócić jej uwagę. Dobra, cały czas Elis. Gorąca kąpiel po ciężkim dniu pracy? Kto mógłby się oprzeć? Nie rozumiem fanów prysznicy. Nie czuję potrzeby skorzystania z toalety. A nie mogę się przejrzeć i uśmiechnąć, tak żeby zobaczyć jak tam stan mojego uzębienia? Emily wreszcie może tu dosięgnąć. Dobra. Zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj mogę wziąć. Coraz więcej włamań w okolicy. Co za bordel. Znowu ciemno. No co za gierka. Latarki? Brak. Mogę zapalać światło? Zobaczmy. Mogę. Tak, wiele książek, tak mało czasu. Wszyscy to znamy. Godzina, cały czas ta sama, nie? Coś się pewnie też stało o tej godzinie. Gdyby tylko mieściło się w kieszeni, wszędzie bym to zabierała. A, bo to lata 70, tak? To z takimi przenośnymi odtwarzaczami to nie tak łatwo. Walkmana nie miała. Dzień dobry, roślinko. Dobra, znajome książki. Co robimy? Tutaj nic ciekawego nie ma. Szukam jakichś źródeł światła, ale... Nie, dobra, chodźmy gdzieś... Jak to było w tym jej domu? Na górę. O, na górę sobie pójdziemy. A tutaj? O, jest! Chodź, mamo! Jakaś gierka jest. Ona uwielbia tę grę. O, gramy sobie. Dobra. Nie kojarzę takiej gry. Kojarzycie jakąś taką starą gierkę tego typu? Znaczy podobne na pewno były, ale ta konkretnie? Nie wiem, może coś tam było. Dobra, ciśniemy tutaj ostro. Jak mi idzie? Ups. Chyba dobrze.
Ale w snach też się rzadko zdarzają takie precyzyjne motywy, powiedzmy, jakieś, nie? O, coś mi tam prawie uciekło. Ty mała, strzelaj tu lepiej. Ja tu sam wszystkiego nie porobię. Oho, coś się dzieje. No, coraz więcej tych samolotów leci. A tamte punkty to... Aha, jakieś ujemne były. Jak bomba chyba spadnie z samolotu na mnie, to mam jakiś ujemny punkt. Jak ja trafiam samoloty, to tu dotni. Świetnie, to musiały być bezpieczniki. To bezpieczniki, znajdę je w piwnicy. Jason zwykle się nimi zajmował, ale wciąż nie ma go w domu. Dobra, latarka jakaś? Cholerna burza. Nie no, światła nie zapalę, tak? Jest za ciemno, muszę najpierw wyciągnąć latarkę z szuflady. O! O, jakaś szuflada? Dobra, mamy latarkę. Idziemy. Bezpieczniki, tak? W piwnicy. O, piwnica była... Tutaj się kiedyś ta mała patrzyła, nie? Tak, mamy piwnicę. O... Bezpieczniki. Bardzo mnie cieszy, że Jason sam prasuje koszulę. Ja jestem w tym do bani. O, bezpieczniki. No, wyglądają bardzo podobnie jak w tym całym instytucie, nie? A może ona znajdzie tu tego Jasona? A, dobra. Czyli jednak... Czyli jednak taki sam motyw z Jasonem, jak było w śnie Nathana Sorena. Dlaczego to się powtórzyło? Przypadek? Wątpię. Może oni się znali? Ej. No co znaczy w sensie ta Alice i Nathan? Ale chyba nie, no. Dobra, zobaczymy. Znowu winda. Zobaczmy teraz. Znajomy widok. Co ci przypomina widok znajomy ten? Czy pamiętam? Dobra. Tutaj jakoś tak pusto znowu. Mamo? Co robi tata? Nie wiem. Dlaczego jesteś na niego zła? To nie jego wina, że jest smutny. Dobra, niech ta latarka będzie włączona. Dobra, tutaj tak... Alice? Bardzo mi przykro z powodu Jasona. Wiem, że to musi być dla ciebie trudne, ale... Ale musisz wrócić do pracy. Nie stać nas na twój urlop. Doktor Hypno spytał o ciebie. Mogę przyprowadzić Emily? No ta, ona pracowała w tym instytucie, tak? Z doktorem Hypnosem. Znaczy u doktora Hypnosa. Dobrze cię widzieć z powrotem. Na 15 mamy kolejnego pacjenta na net. Jane cię wprowadzi. Oho, może to ten pacjent właśnie Nathan Soren, nie? Zaraz się może czegoś więcej dowiemy. Z takich wspomnień. Dobrze, jesteśmy prawie gotowi. Proszę o wyłączenie telefonów. Szybciutko. Przekieruj wszystkie połączenia, Jane. A teraz zaczynajmy. Przyprowadź Emily, nie powinna zostawać sama. Ale gdzie przyprowadź? Chyba nie na te terapię wszystkich tam. Nie, no raczej nie. Zaczynamy za 15 minut. Zabierz Emily do biura Sylwii. Będzie mogła się nią zaopiekować. O, no to już lepiej. Mamo? Czy możemy iść do łazienki? Chyba zwymiotuję.
No bo to się nic nie klika, po prostu przechodzimy. O co chodzi z tym królikiem? No dobra, jakieś takie wspomnienie. Też związane z dzieciakiem. O kurde. Dobra, dźwięk telefonu. Akcesoria związane z kliniką. Telefon, okej. I to nie jeden. Dobra, masa telefonów. Bardzo ciemno. Twoje dziecko nie może tu zostać. Jane zabierze ją do twojego domu. Daj jej klucze. Chodź ze mną. Musimy to zatuszować. Ha, czyli już jest po tej akcji, tak? No i ten Soren umarł na stole. Rozumiem. Oni tam to tuszowali. Dziecko nie może zostać. A, chyba to jest znak, żeby się wrócić. Nic nie widać. Aha, bo nie ma być nic widać. Po prostu pchnęliśmy akcję dalej. Jest królik. Ktoś na dole robi dużo hałasu. Czy to mama? Aha, teraz, okej. Czyli teraz mamy do czynienia z Emily. Powiedziała, że dzisiaj będzie później, więc jeśli to nie ona, to kto? Oho, a tam były te informacje, pamiętacie? Że jakieś włamania są ostatnio często u nich w mieście, albo w dzielnicy. O, chyba jakieś nowe książki chociaż. Dobra, jest królik. Znajomy, ale taki nie clickable. Emily to chyba latarki nie ma, nie? No dobra, to wygląda na jej pokój. Ale tu nic nie można robić. Dobra, chodźmy zobaczyć. Ta, i widać, że ona jest taka niższa tutaj, się jakoś tak chodzi. Nie wiem, czy też macie takie odczucie. Mamo? A Emily sobie nie może światła zapalić? Tu nic nie działa w tym domu? Jesus. Dobra, chodźmy. Czy to ona? Dobra, to jakiś łamywacz pewnie będzie. Coś tu się schrzani. Ta, od razu ze spluwą, jasne. Ups. Ktoś tu jest. Nie znam tych panów, nie znam ich. Mamo, wracaj, boję się. Nie wiem. O, można się schować do szafy chyba. Jesteś pewien, że kogoś widziałeś? Tak, dawaj. Więcej ich jest. Ja tu cicho siedzę. Myślisz, że widział nasze twarze? Nie ma mowy, za ciemno jest. Kurde. Co ty robisz? To jest tylko dziecko. Żadnych świadków. Nie będę siedział za jakiegoś bachora. Chryste, Dylan. Dylan. Żadnego Dylana nie było, nie? Jest tak przerażona, że na pewno nawet nie pamięta swojego imienia. O kurde. No dobra.
No to chyba teraz wiemy, dlaczego jakieś badania robili tej Elis i poddawali ją terapii NET. Po takiej serii szoków. Najpierw jej ten mąż, czy facet, czy cholera wie, jakie tam były te ich stosunki. Teraz dzieciak, znaczy później dzieciak. Może jakoś tą terapią próbowali ją psychicznie ustabilizować. Stąd ten zapis jej wspomnień, snów. Ale dzisiaj pięknie, w sam raz na spacer. To jak, idziemy? Dobra, to jest ten dzieciak i ten jej mąż, tak? Może jakieś zwierzątka z twojej książki? Nie mogę się doczekać kolejnego arcydzieła od ciebie. I znowu to oko. Tutaj jesteś. Mam nadzieję, że spodobał ci się mój list. Nie oczekuję, że go zrozumiesz. Jesteś tak samo bezmyślna jak nasze dziecko. Szkoda, Emily. Szkoda też ciebie. Widzę, że się zdecydowałaś, więc... Do zobaczenia wkrótce. No to jest głos niby tego Jasona chyba, nie? Nasze dziecko i tak dalej. Nad czym dzisiaj pracujesz? Dobra, stukają w okno tutaj. Otwieramy. Aha, ona wyskoczy z okna, tak? Po prostu nie wytrzymuje psychicznie, chce do nich tam dołączyć. Może coś na... Ale nie, ten dom to nie wyglądał na taki jakiś wysoki, chociaż nie wiem, może gdzieś... Okej. Tam jak byliśmy w tej kuchni, to tam były takie drzwi oszklone, tak jakby do wyjścia. Nazwisko Alice Hill. Czas zgonu 11:57 rano. Przyczyna śmierci uraz rdzenia kręgowego i niedotlenienie mózgu. Dobra. Wróciliśmy chyba do naszego głównego bohatera, który bada tę sprawę. Te dokumenty to jakiś żart. Nie ma mowy, żeby było inaczej, choć wyglądają bardzo wiarygodnie. I ci lekarze traktowali je z najwyższym namaszczeniem. Nic z tego nie rozumiem. Dobra, to czytałem. Wygląda na to, że i do niej się dobrali na koniec. Historia choroby. Ciało Alice Hill, tak? Zostało poddane zabiegowi NET. Pacjentka nie reagowała. Miała kilka złamanych kości i poważne krwawienie wewnętrzne. Ciało zostało przetransportowane na tyle szybko, że udało się skutecznie przeprowadzić transfer. Dalsze zalecane badania... Dalsze badania na kopii Alice Hill. Ha, no dobra, oni nie prowadzili na niej żadnej terapii, żeby ją jakoś psychicznie ustabilizować, tylko przeprowadzili transfer jej wspomnień. Czyli nie tylko potrafili zapisywać, szczytywać, zapisywać sny, ale ogólnie wspomnienia. Ciało zostało przetransportowane na tyle szybko, że udało się skutecznie przeprowadzić transfer. I później pracowali jakby na kopii. Ej, ciekawe. Już sam nie wiem, w co wierzyć. Czyli ta kobieta była tu pielęgniarką, była obecna podczas tamtego zabiegu. Widzę tu jakieś nawiązania do niektórych badań, ale dokumenty zdają się być niekompletne. Jest notatka o przeniesieniu papierów do pokoju naczelnej pielęgniarek. Był taki gabinet. Znaczy gabinet, no pokój. Ale ciekawe, że pielęgniarką była? A w pewnym momencie tam była taka dokumentacja, czy zapis, czy jak to było, że to był błąd jednej z lekarek pomocniczych, czy jakoś tak. To w końcu ta Alice to była lekarka pomocnicza, czy pielęgniarka? Niech się zdecydują. Jak to się wyłącza? O, dobra. Mogę to wyłączyć tu? Nope. Dobra, gdzie to było? Gdzie było to pomieszczenie?
Jeżeli chodzi o... Nie, to chyba jakieś inne piętro było. A może... Nie, może tu? Nie, tu chyba nie. Nie, to było gdzie indziej. Dobra, no to się trzeba pokręcić, nie pamiętam. Pokój naczelnej pielęgniarek. Oj, coś mi skacze ta kamera dzisiaj znowu. Nie działa, potrzebowałbym innej karty. To nie może być wszystko na ten temat. Dobra, chyba dobrze idę, bo są jakieś aktualizacje tekstowe. Jest, to jest to. Tu się może czegoś więcej dowiemy. Według notatki reszta dokumentów będzie tutaj. Dobra, szukamy. O, coś jest. Kluczyk. Tu już możemy skrzynki otwierać w terenie. Teraz. Znaczy przynajmniej jedną. Najlepiej wysoko poziomowaną. Podniesiono mały klucz. 27 sierpnia 79 roku. Nathan Andrew Soren, procedura NET. Utajniono technikę. Niespodziewany pod względem medycznym zgon. EEG, EKG, parametry oddechowe. O, widzicie, zaniedbanie lekarza pomocniczego. Znowu ten napis. Zakłócenia sygnału spowodowane przychodzącym połączeniem telefonicznym. No dobra, czyli jednak lekarka to była, nie żadna pielęgniarka. Ellis Hill. Nic użytecznego. To raczej nie działa. Czy coś tu jeszcze? O, co to? Ellis, mogłabyś odebrać Daniel ze szkoły? A to czytaliśmy już. Dobra, co teraz? Nie ma żadnych wskazówek, informacji, punktów zaczepienia. To raczej nie działa. Może jeszcze coś ważnego? O, komputer jest, ale to chyba nie ten, który był w śnie Nathana, co? Ktoś tu jest, muszę spadać. O kurde. A, ale spadać gdzie? Gdzieś na dół do wyjścia może. Ale to nie zadziała. Ups. Dobra, straciłem kontrolę nad naszym bohaterem. Jakaś ochrona pewnie. W sumie... Exit. No dobra, tam... O, jest, naprawdę. Jasna cholera, byłem naiwny, myśląc, że alarm nie zwróci niczyjej uwagi. Muszę stąd jak najszybciej uciekać. Pamiętam główne wejście, jeśli tylko mógłbym się tam dostać. Ja pamiętam jakieś główne wejście? Ślepy zaułek, znajdą mnie tu od razu. Użyto małego klucza. To jest ten... Muszę się streszczać. To jest ten kluczyk z tego pokoju naczelnej pielęgniarek. Dobra, ktoś mnie ściga. Jesus. Nope. Exit. Tam był. O, chyba. Chyba nie zdąży. No, ja wam powiem, że jak na ochronę to dosyć drastyczne podejście. Dokładnie tak to zapamiętałem. Tak. Coś nie tak? Jak umrę? Jak rozsypiesz tu moje prochy? Nie jesteś za to, na to za młody, Nate?
czas. Nagrywasz to? Aha, miałem uwiecznić tę chwilę. A wal się. Ale na serio, zrobisz to? Obiecuję. Okej, to jest ta początkowa ulica z gry. No dobra. Wrócił do punktu wyjścia, ale były te zakłócenia charakterystyczne dla tych nagrań, tych snów, wspomnień. Czyli tak jakby też przetransferowali jego wspomnienia. I ktoś to jakby na samym końcu sobie odczytuje, nie? Początek jakby tej naszej przygody. No dobra, co wiemy właściwie, bo jest troszeczkę niejasności. Liczyłem na takie bardziej klarowne podsumowanie, że tak powiem, tutaj w tej grze. Ale widzę, że musimy się trochę rzeczy podomyślać. Nathan Soren miał jakieś problemy ze sobą, bliżej nieokreślone, które przekładały się na problemy ze snem, to na pewno. Udał się do Instytutu Morfeusz, tak to się nazywało, Instytutu, który zajmował się między innymi problemami związanymi ze snem. Doktor Hypnos prowadził jakąś eksperymentalną terapię związaną z tymi snami. I nawet pomijając to, w jaki sposób oni tam tym pacjentom pomagali, to wiemy na pewno, że techniki obejmowały, miały możliwość ingerowania w te sny. Nie tylko jakby podglądania tych snów, ale także jakby zaszczepiania do tych snów pewnych konkretnych elementów oraz, co najbardziej takie niezwykłe, rejestrowania tych snów wręcz na nośnikach takich przenośnych, tak, żeby później to można było odczytywać. No i Nathan udaje się do takiej kliniki, przechodzi jakieś tam wstępne badania, to była ta dokumentacja, klasyfikuje się do tej eksperymentalnej terapii NET. No i na początku wszystko wychodzi dobrze, pewnie poddają go jakiejś tam hipnozie, przeprowadzają zabieg. Te początkowe wspomnienia, które tam były odtwarzane z kasety, te sny, to wszystko jakby wygląda na to, że było pod kontrolą. Sam Nathan nie zdawał sobie sprawy chyba z tego, że to sen, ale tam były te przerywniki, głosy tego doktora, że tam wszystko w porządku, jakoś to kontrolują, nie? Chociaż on się próbował wyrwać z tego stanu, no ale to tam zakładamy, że wszystko było pod kontrolą tego doktora. No ale w pewnym momencie nieoczekiwanie nagle dzwoni telefon. Okazuje się, że taki sygnał telefonu, takie jakby nagłe wytrącenie z równowagi, ma olbrzymi wpływ na układ nerwowy pacjenta do tego stopnia, że powoduje jego zgon na tym stole, czy gdzie on tam, znaczy na stole, nie wiem, może leżał, może siedział, poddany jakiejś hipnozie i tym wszystkim zabiegom. Nathan Soren umiera tam. Sprawa zostaje zatuszowana, tak? Sprawa zostaje zatuszowana raczej pomyślnie, bo później, znaczy później, no znajdujemy też dokumentację, no właściwie taki nagrodę tego doktora po latach już, tak, że odniósł sukces, dostaje tam właśnie jakieś nagrody, więc, no nie wiem, określili to pewnie jako jakiś taki wyjątek krytyczny, wypadek podczas zabiegu, niespowodowany winą jednego z pracowników, prawda? No i sprawa by się nad tym zakończyła pewnie, gdyby nie to, że i ten to był, tak? No chyba jego brat, no ktoś tam pewnie z rodziny, tak mi się wydaje, albo jakiś jego znajomy, no ale pewnie brat, no sądząc po tej scenie końcowej, to chyba brat. Zaczyna węszyć. Bardzo możliwe, że dostał jakiś cynk. W sumie początek tej naszej przygody by na to wskazywał. On tam z kimś rozmawiał przez to radio. I mówił tam jeszcze o kimś, ktoś go na coś chyba naprowadził, jak to tam było dokładnie. No ale w każdym razie zaczął coś podejrzewać, zaczął węszyć, włamał się do tego instytutu. No i poznał prawdę, tak w skrócie mówiąc. Poznał prawdę.
W międzyczasie dowiaduje się też o historii, o wspomnieniach samej Ellis Hill, tak? Jej mąż miał problemy, popełnił samobójstwo, powiesił się, później jej córka została zamordowana, sama Ellis nie wytrzymuje psychicznie, też skacze z okna. No i się okazuje, że jej wspomnienia, jej pamięć zostaje przetransferowana. Nie tylko potrafili sczytywać, rejestrować na nośniki sny, ale ogólnie wspomnienia. I prowadzić później na tym jeszcze jakieś takie akcje, badania, nie wiem, modyfikacje, cholera wie. Przynajmniej taka sugestia była, że pracowali na tej kopii wspomnień, czy jak to tam było? Tam przy tej dokumentacji Ellis Hill, nie? No swoją drogą tuszowali te sprawy, ale jednak tę kasetę ze wspomnieniami snów Nathana zostawili gdzieś tam w archiwum, no ale okej. Powiedzmy, że tak mogło być. No i sam transfer wspomnień, myśli naszego głównego bohatera, tego Ethana, też został jakby przeniesiony na nośnik. Na samym końcu ktoś to wyraźnie ogląda, nie? Są to takie zakłócenia charakterystyczne dla tych kaset, dla tych nośników. Ktoś to ogląda, co tam się działo. No i dobra, wszystko byłoby jasne, sprawa wyjaśniona. Jakieś takie dziwne technologie futurystyczne w latach 70., no ale okej. Ale gdyby nie to, że... Wszystko byłoby jasne, gdyby nie to, że... Powtarzały się pewne elementy zarówno w snach Nathana, jak i we wspomnieniach tej Ellis Hill. Nie? I teraz pytanie, dlaczego? I to jakoś tak wprost nie zostało wyjaśnione, chyba że czegoś się nie domyśliłem albo coś pominąłem. No ale pewnie mamy kilka opcji. Znaczy z początku w ogóle myślałem, że właśnie jeżeli chodzi o te wspomnienia Ellis Hill, to że to też były sny, że oni jakoś tam nad nimi pracowali, poddali też te Ellis tym zabiegom i mogli na ten sen jakoś wpływać. Ale to myślałem w momencie, jak wydawało mi się, że oni będą chcieli ją właśnie ustabilizować psychicznie, no nie? Ale jednak nie miało nic takiego miejsca. No bo gdyby tak było, no to faktycznie doktor mógł mieć jakieś swoje takie elementy terapeutyczne, jakby na zasadzie wplatania do tych snów pewnych elementów, które mogą oddziaływać na psychikę, jakoś mógłby kontrolować te ich stany w taki sposób. Może winda by była jakimś szczególnym symbolem, ten obraz Alicji w Krainie Czarów, powiedzmy, to się powtarzało. Zarówno w przypadku Nathana, jak i tej Ellis. No to by mogły być elementy jakby zaszczepiane do umysłu przez doktora i za pomocą tych elementów mógłby oddziaływać, jakoś pomagać im, no nie? Kontrolować te sytuacje, no ale nie. Ellis nie była poddawana takim zabiegom, jeżeli chodzi o sny, tylko po prostu przetransferowali tę jej pamięć. Czyli było pokazane to, co ona pamięta tak naprawdę. Była ta winda, ten obraz. Pytanie, czemu u Nathana też były te elementy? Może oni się znali jednak? Chociaż oprócz tych elementów nic by na to nie wskazywało. Ale to by na przykład też pasowało, dlaczego pojawia się motyw tego wisielca, Jasona, nie? No ale może też... Jeszcze jedna rzecz przychodzi do głowy, ale to już taka bardziej... No to już taka bardziej przerażająca, bym powiedział. Znaczy przerażająca, no. Bo elementy wspólne... Jakby występowanie tych elementów wspólnych, gdziekolwiek one by nie były i ile razy one by się nie powtarzały, to można uzasadnić w taki sposób, że to wszystko, co my tutaj widzieliśmy, to była od samego początku tak naprawdę jakaś wizja naszego głównego bohatera. Równie dobrze on mógłby być poddawany przez cały ten czas temu zabiegowi, może leżał tam na stole i to, co on widział, znalezienie tej kasety, jednej, drugiej, to wszystko było jakby pod kontrolą tego doktora, tak? No ale to też się wydaje mało prawdopodobne, no bo czemu by mu mieli tam jakby w snach to wszystko zaszczepiać, pokazywać, no wtedy te elementy różne takie same mogłyby się faktycznie powtarzać, bo różne dziwne rzeczy się w tych snach powtarzały, tak? Znaczy w snach, no ogólnie tutaj w tej przygodzie, że tak powiem. Przypomina mi się taki horror, kiedy... Znaczy horror to może nie, to jakiś taki thriller był. Totalnie nie pamiętam szczegółów za bardzo, no już tym bardziej tytułu. Był jakiś taki motyw.
Był jakiś taki motyw, była para. Była para. Kobieta chyba została porwana, ona gdzieś znikła. I ten jej facet prowadził dochodzenie, znaczy dochodzenie, to nawet nie był chyba żaden policjant, nic, no po prostu badał tę sprawę i pomijając, co tam się działo, znaczy pomijając to, że totalnie tego nie pamiętam, jeżeli chodzi o szczegóły, on wreszcie dotarł do winnego kolesia, ale nie mógł nic z tym zrobić. Jakoś tak to było wszystko ustawione, że on nie mógł nawet dojść do tego, co się stało z tą jego dziewczyną, czy tam żoną, nie, no chyba dziewczyna to była. Nie mógł tego określić, nie mógł wydać tego gościa jakoś tam w ręce sprawiedliwości, ale doszło pod sam koniec do takiej sytuacji, do takiej jakby konfrontacji tego, powiedzmy, głównego bohatera i tego antagonisty, tego winowajcy całego. I ten koleś dał mu taką możliwość, taki wybór, że on mu pokaże, co się stało z tą jego dziewczyną, ale po prostu no, coś na takiej zasadzie, że będzie musiał go uśpić, no i w efekcie on się dowie, co się z nią stało, no nie? Takie, wiecie, no bardzo ryzykowne podejście, no ale koleś no, tak chciał poznać tę prawdę, tak bardzo ją kochał, że zgodził się na to, nie? Zgodził się na to, okej, rób ze mną co chcesz, bylebym się dowiedział, co się stało. I pod sam koniec filmu on się faktycznie budzi się, no i się okazuje, że jest żywcem zakopany, w trumnie leży, nie? Czyli dowiaduje się, jak skończyła ta jego dziewczyna, tak naprawdę on kończy tak samo. I fajnie by było, gdyby tu był taki podobny motyw, takie zakończenie, że on bada tę sytuację tego swojego brata, powiedzmy, że to brat, i w efekcie dochodzi do takiej prawdy, ale oni dają mu taki wybór, okej, pokażemy ci, co się stało, nie? Pokażemy ci, co się stało i to by idealnie tutaj było wkomponowane, że faktycznie kładą go na ten stół zabiegowy, tak jak to miało miejsce z tym Nathanem Sorenem, prawda? Pokazują mu wszystko, co się stało i kończy tak samo jak ten Nathan, czyli zabijają go jakoś tam na tym stole, niekoniecznie strzałem z pistoletu, no ale on to miał jakoś tam takie wyobrażenie w głowie, że go ochrona złapała, zastrzeliła, no i kończy też martwy na stole, pewnie później to tuszują i tak dalej, nagrywają to, co on tam widział, ktoś to później sobie ogląda, tak? No ale mówię, to takie mocno naciągane, ale gdyby taka była prawda, gdyby gdzieś był taki punkt zaczepienia, który na to wskazuje, to by był no naprawdę taki fajny przebieg fabularny, bym powiedział. A tak, no to ciężko mi stwierdzić, co tak naprawdę się stało. No. To jest to, o czym mówiłem. Nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście no w sumie tutaj Zaginięcie Ethana Cartera. Imię się zgadza. Głównego bohatera tutaj w tej gierce i tego zaginionego chłopca w innej gierce. To jest to, co mówiłem w podsumowaniu Zaginięcie Ethana Cartera, że ja nie bardzo przepadam za takimi filmami, grami, gdzie na samym końcu nie jest wprost powiedziane, o co chodzi. Ja lubię, jak jest to wprost powiedziane, bo okej, podczas oglądania filmu czy przechodzenia gierki mamy swój czas na badanie tej sytuacji, na wyciąganie własnych wniosków, prawda? Na jakieś tam analizy, przypuszczenia. No okej, ale jak już dochodzi do końca, no to chcielibyśmy się dowiedzieć, czy dobrze tę analizę przeprowadziliśmy, czy doszliśmy do prawidłowych wniosków, czy wymyśliliśmy prawdziwe zakończenie, czy jednak wygląda to inaczej i nas zaskoczą, tak? I ja właśnie lubię, jak na końcu nie ma takiego niedomówienia na zasadzie, a znajdź sobie własną interpretację, tylko jest wprost powiedziane. No to nie, tutaj wprost powiedziane nie jest, znaczy cała historia, no powiedzmy tego Nathana i tej Alice są powiedziane wprost, ale jeżeli chodzi o głównego bohatera, tego Ethana, to tak naprawdę no, trochę się trzeba domyślać, nie? No chyba, że coś pominąłem, albo coś źle zinterpretowałem, albo pominąłem jakąś ważną wskazówkę. Też taka możliwość istnieje. No a jeżeli chodzi o samą grę, naprawdę przyjemna, to znaczy, no wiadomo, nie dorasta do pięt takim Layersom, czy nawet takiej Annie, którą ogrywałem też. Anna, niby niewielka przestrzeń, gdzie się ta akcja toczyła, ale tam klimacik był niesamowity, aczkolwiek to zupełnie inne klimaty były. Tutaj jakiś instytut, coś takiego. Ale gra spoko, naprawdę mi się przyjemnie w to grało, mimo że lokacje niewielkie, właściwie chodziło się po nich od końca do końca.
Ale spoko. Znaczy powiem wam, że gdyby ta gra była dłuższa, to pewnie bym takich dobrych wrażeń nie miał. Bo by się zaczęła nużyć, gdyby to było prowadzone cały czas w podobnym stylu. Ale jak na taką krótką grę, jak najbardziej przyjemnie się to ogrywało. Kilka błędów z tą kamerą tam się zdarzało. Chyba jednej znajdźki nie znalazłem, nie? Ale to one jakieś ważne nie były do poznania prawdy, to tylko takie jakieś bibelotki się tam znajdowało. Także jakoś mnie to specjalnie nie rusza. No i to tyle. Anthology of Fear, tak? Kolejny horrorek zaliczony. Trzymajcie się, na razie.